Papież Franciszek przypomniał ostatnio słowa świętego Augustyna, który mówił, że siła chrześcijanina to nie tylko czynienie dobra, ale także umiejętność znoszenia zła. Dzisiejsza Ewangelia może nas trochę szokować, może budzić w nas jakiś opór czy niezgodę. Jezus mówi, kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Trudne słowa. Papież Franciszek mówił kiedyś, że nie ma chrześcijanina bez krzyża. Że nie może być wiary w Boga bez spotkania się z krzyżem. Krzyż to nie jest tylko ozdoba na ołtarzu czy na ścianie, ale to jest tajemnica miłości Boga. Dzisiejsza Ewangelia więc może być zaproszeniem do takiej modlitwy, do medytacji. Warto pomyśleć, na ile przyjmuję w swoim życiu cierpienie, przyjmuję krzyż, przeciwności, wyrzeczenia, trudy. Podobno to Beethoven powiedział, że krzyże w życiu człowieka są jak krzyżyki w muzyce, podwyższają. Myślę, że to ważne, by nie wykreślać krzyża ze swojego życia, trudu, cierpienia, ale przyjąć go. Jeśli na pierwszym miejscu w naszym życiu będzie Jezus, to wszystko będzie na właściwym miejscu. Jezus nie namawia do tego, by odrzucić miłość ojca czy matki, brata lub siostry. Ale jeśli On będzie na pierwszym miejscu, to będzie możliwa prawdziwa miłość żony do męża, matki do dzieci, ojca do dzieci, męża do żony. Uczucia, przyjemności, wygoda. To często może nas oddalać od Chrystusa, może nam zasłaniać Chrystusa. Warto pomyśleć, na jakim miejscu w moim życiu dzisiaj jest Chrystus? Co stawiam przed Nim, a z czego jestem w stanie dla Niego zrezygnować?